Siema, jestem Olser, Master w dzisiejszym odcinku postaram się przedstawić prywatny serwer Star Wars Battlefront 2. Po pierwsze, trzeba wejść na stronę o nazwie kyber.gg, potem klikamy tutaj Download Kyber i tutaj są wszystkie stepy, które trzeba zrobić, żeby potem dołączyć na serwer. Tutaj trzeba kliknąć Download. Pobiorę jeszcze raz, żeby pokazać. U mnie już to od razu tak jest. Tak się pokazuje, bo ja już to mam pobrane. Ale u was, jak to pobierzecie, to wtedy musicie zaakceptować wszystko, czyli na przykład, żeby program mógł się uruchomić. No i jak go uruchomicie, to wam się pojawi takie okienko i to już jest ok. No i załóżmy, że macie już pobranego Kyber klienta, odpalony jest. Teraz trzeba wybrać serwer. Dobra. Tutaj na razie tyle. Teraz serwer. Załóżmy, że najpierw chciałbym dołączyć do jakiegoś serwera. Niech będzie na przykład ten. I to jest z modami. I teraz jak uruchomić mody? Musicie mieć pobranego Frosty Mod Managera od wersji Alpha 4 w górę 10.6.0 i musicie mieć mody poustawione tak jak to są w kolejności. Teraz skąd pobrać takie modyfikacje? Modyfikacje można pobrać ze strony nexusmods.com. Na niej możecie znaleźć mody do Battlefronta 2, które są używane na serwerach Kyber. Jeszcze raz poszukamy jakiegoś szybko serwera. O! W takim razie najpierw pokażę wam serwer, który w ogóle nie wymaga modów jednak. No niestety, to wtedy po prostu uruchamiacie grę tak po prostu. Normalnie. Jeśli ten nie wymaga żadnych modyfikacji serwer. Wtedy nie musicie korzystać z tego, z Frosty Mod Managera. Tutaj zawsze pokazuje się powiadomienie na boku, czy udało się dołączyć, czy nie. Więc teraz dołączamy na serwer. Chwilę to trwa, zaraz się załadujemy. Potem znowu spróbuję znaleźć serwer, który wymaga modyfikacji, bo ja już zrobiłem tak dwa serwery mniej więcej, znalazłem takie, ale w obydwu ten mnie wyrzuciło z serwera, bo ludzie wyłączyli ten serwer, więc nic z tego nie wyszło, więc będę musiał znowu znaleźć i wam przedstawić, jak to wygląda. To jest tym razem serwer bez modów. Oczywiście to nie są serwery od EA, tylko osobno. Ludzie stworzyli własne serwery, stworzyli taką modyfikację. No i dzięki niej można grać na prywatnych serwerach. Załaduje się? Ładuje się, dobra. Teraz się załaduje. O, jak widzicie, tam jest zerowy level. Bo tutaj nie można levelować kart ani nic, niestety. Tak to wygląda. Dlatego tutaj pisze zerowy level. Wyposaż broń. A! Tutaj można grać tylko domyślną w takiej sytuacji. Tak pewnie wybrali sobie na serwerze. No ale zobaczymy. Dobra, niech wezmę na przykład go. O. No i tutaj też jest dużo botów. Bo na serwery oczywiście można ładować boty. No i co, tak myślę, z minutę dwie sobie tu pogram, pokażę i przejdziemy od razu do tego. Jejku, ale mi dużo zadał, dobra. Zrobimy do pierwszej śmierci. Będzie tu ktoś? Dobra, wyginąłem. Teraz wychodząc z serwera klikacie tu wyjdź i OK. I wychodzicie z gry wtedy automatycznie.
No i tak wygląda uruchamianie serwerów bez modów. Bardzo proste. Dobra, teraz włączy się gra. To jest, mi nie wyszło z gry. Nie, może coś się zepsuło, najwyżej ją wyłączę w inny sposób. Dobra, włączę ją klikając X. Dobra, teraz znajdziemy jakiś serwer, który wymaga modyfikacji. O, ten wymaga na przykład. Dołączymy, spróbujemy dołączyć do tego. I teraz tak, wchodzimy w Frosty Mod Managera i wybieramy po kolei. Tak, tak, tak. No i ja mam szczęście i mam wybrane akurat tak jak tu jest, z czego co widzę. Więc nic, tylko kliknąć yes. Mam wszystkie mody po kolei, tak jak tutaj jest. Zawsze musi tak mieć, musi być zaznaczone. Tak jak tutaj, żeby mody wam działały. I muszą być po kolei, tak jak tutaj jest na stronie internetowej pokazanie. Wtedy potem klikamy yes, tak jak ja już kliknąłem, klikamy launch. No i gra się otwiera. Ja już te mody na szczęście wcześniej załadowałem. No i tym razem to będzie, dołączamy do serwera zmodowanego, w którym już mamy jakieś modyfikacje zaimplementowane. Dobra, udało się dołączyć na szczęście. Super. No i może nawet się uda zagrać zmodowaną postacią. No nie wiem ile tam jest takich zmodowanych, ale chyba nie za dużo. Dobra, ładuje się. Więc pamiętajcie, jak chcecie zagrać na zmodowanym serwerze, to zawsze uruchamiajcie przez Frosty Managera, a nie normalnie grę z zainstalowanym modem po kolei. No, to już się załadowało. O, już tutaj widać, że jest więcej broni trochę. Wezmę sobie A280. Macie tutaj na przykład taką postać Jango Fetta. No i już widać, że to jest zmodowany serwer. Jest tutaj. Tutaj jest trochę botów, ale lecimy. No i standardowo, jak umrę, to od razu ten, wchodzę z serwera i pokażę wam, jak stworzyć własny serwer na przeglądarce. Gdzie oni są? Dobra, tutaj zabiłem. Jeszcze tak chwilkę pokażę. Prawie zginął. Nice. No i co? No i myślę, że to już na tyle starczy, nie? A zresztą dobra, zginąłem. No i tak to wygląda. Bo widzicie, to jest na przykład ten. Tak wyglądają tego typu serwery zmodowane. To teraz wychodzimy. Klikamy cancel, host i tworzymy teraz własny serwer. Ja go nazwę test, na przykład location. Tutaj wybieramy mapę. Tutaj tryb. Ja na przykład wezmę Strike of Defendant, Galactic Assault wezmę, mapę wezmę na bu. O, name test. Można też ustawić hasło, ja nie będę ustawiał, ale do własnych preferencji. Autobalanced Teams, ja to zostaje włączone. Server host.
No to dam light side, ping side. Tutaj wybieracie serwer, który ma jak najmniej pingu dla was, żeby wam nie lagowało. Max players ustawię, tu można aż mieć 64 graczy. No i co? I klikamy play. A, musimy go zmienić nazwę. To nazwę go, bo już jest taką nazwą. Play. Sukces. Teraz uruchamiamy grę. Bo to pokazuję wam na razie bez modów, jak uruchomię bez modów. Gra się uruchamia. Super, wszystko ładnie działa. No i się połączyłem na własny serwer. No i zaraz też przy okazji wam coś pokażę podczas gry na własnym serwerze, co możecie zrobić z tym serwerem. Tylko się musi załadować. Ja tę chwilkę tylko zajmuję to. O, już zaraz się załaduje. Dobra, jest załadowane. Teraz klikamy insert na klawiaturze. Ins, u mnie to pisze, u was może być insert na przykład. I klikamy show administration menu. Tutaj możemy ustawić liczbę botów, którą chcemy mieć na serwerze. Tutaj jest, że boty ignorują graczy, tego nie ustawiam. Update bots jest ustawiony, załóżmy, że 18. O, już widzicie, jest mniej osób wymaganych do serwera. Dobra, muszę ustawić 19, o widzicie? I teraz mamy 19 botów na serwerze. Show moderation menu. Tutaj w moderation menu pewnie możemy kickować gracze z serwera. No. Ale to kickować polecam tylko wtedy, jak ktoś będzie naginął zasady gry, nie? Oczywiście. No jak widzicie, to jest wszystko tak jak normalnie w grze. Dobra, włączymy sobie menu Kybera. Widzicie, serwer jest naładowany botami. Gdzie są się 20 graczy, daję to tylko po to, żeby móc od razu uruchomić serwer bez żadnych problemów. Możemy podczas gry zmniejszyć ilość botów, zwiększyć. No, różne rzeczy tu można robić. O, widzicie. A chwilę pogram i potem wam pokażę, jak uruchomić serwer własny, ale z modami. Pójdę zginąć w skrócie. Ło, a dobry bot. Można tu boty potestować, jak działają. Ło. No dobra, tak to mniej więcej wygląda, co ja tu gameplayu za bardzo nie będę już pokazywał, bo to nie jest najważniejsze w tym filmie. Zobaczymy sobie, wyjdziemy. Dobra, tutaj rozumiem, że trzeba w ten sposób wyjść. I teraz spróbujemy odpalić serwer, ale tym razem z modyfikacjami. Tym razem dam znowu Galactic Assault, mapa Krait. Nazwę go tak. Muszę wybierać jaki tryb, w jakiej lokalizacji to ma się dziać. Nazwa twojego serwera, no hasło. Tutaj włączę autobalansowanie. Light side dam, light side niech będzie. Frontu wiadomo jaki serwer, ustawię do 64. Play. Teraz tak. Teraz uruchamiamy przez Frosty Managera, klikamy launch.
i wtedy załaduje się gra, ale z modyfikacjami. I będziecie mieli własny serwer z modami. Tutaj na kliencie ustawiacie sobie, jakie chcecie tam mody, ile ich chcecie. No, tak to mniej więcej wygląda. No i jest nieograniczona liczba możliwości modów. Możecie brać sobie mody Nexus Mods, na przykład szukać jakieś mody, podbudowywać nawet mapy możecie. Różne rzeczy. No, więc to jest świetne, to mi się bardzo podoba. Szkoda, że dopiero niedawno takie coś wypuścili, no ale zawsze coś, nie? No wcześniej już by to się przydało, wielu ludziom brakowało prywatnych serwerów w Star Warsach. Dobra, teraz tak. O, widzicie, tutaj jest zmodowana postać. Klikamy tak. Show administration menu, bot 19 znowu. To się musi chwilę załadować. No i znowu klikamy insert, żeby wyłączyć. Panel moderacyjny i panel, w którym można dać na przykład boty albo różne rzeczy. Panel Kybera w skrócie. Dzięki któremu można moderować serwer. Sprawdzę, jakie to są bronie. To jest ciekawa broń. Dobra, tą bronią zagram. Zobaczę, co to jest za broń. To jest jakaś z modyfikacji broń. Nawet nie jest zbytnio cenna za modyfikację dałem, ale sobie sprawdzimy broń z modyfikacji. Jak działa przy okazji. Widzicie, serwer tak samo jak wcześniej załadowany. O, to jest od innej postaci. No. Dobra, tam są. To jest broń z gry normalnie, tylko że ją mogę włączyć do postaci zwykłej, nie? Ale w tej broni ciężko się strzela. Pójdę się wylać. Dobra. No i sobie wyjdziemy. No i co? Tak wygląda mniej więcej działanie serwerów na tej stronie. Oczywiście musicie mieć pełną wersję, nie możecie mieć wersji skrakowanej, żeby to wam działało. Musicie mieć pełną wersję gry. No a tutaj macie w paku informacje na stronie. Informacje o stronie. Dobra. To co, jeszcze wam pokażę coś, że jakby wam nie działało. Jakby wam nie działało uruchamianie gry z modami, to możecie zrobić takie coś, na przykład tutaj właściwości gry. To oczywiście jest dla Epic Games, a wchodzicie tu na Epic, jak macie wersję z Epic Games Store, to wchodzicie w nią, klikacie tu zębatkę ustawienia, właściwości gry, zaawansowane opcje uruchamiania. Tutaj dam wam to w opisie, to. I sobie tutaj w te dwa nawiasy, co będziecie mieli, trzeba wkleić lokalizację. I u mnie wygląda to tak. U was to musi wyglądać bardzo podobnie. Też musi być na końcu Starwood Battlefront 2 i potem musicie wejść w mod data. Możecie mieć to na innym dysku niż ja, oczywiście. I w innym folderze. No ale folder pewnie u was tak samo się nazywa, ale może też inaczej. Ale ma wyglądać ścieżka tak samo. W sensie nie tak samo, tylko żeby końcówka była taka sama, czyli Star Wars Battlefront 2 / mod data. I żeby skopiować tu ścieżkę, klikacie lewym tutaj na ścieżkę, klikacie kopiuj
i tutaj wklejacie ten nawias. I wtedy klikacie zapisz. Ja tutaj nie będę zapisał, bo już to mam zrobione. I jeszcze jest drugi sposób, jeśli będziecie mieć problem z uruchomieniem z gromodami, możecie zainstalować aplikację o nazwie ProstiFix. Ja tu jak ustawiłem, tutaj wybieracie grę Star Wars Battlefront 2, jeśli macie problem, select profil, ja korzystam z default, to ustawiacie na default, klikacie Origin i wtedy klikacie Launch Game w mocy Enabled, wtedy się wam restartuje aplikacja Origin. Potem następnie po tym jak się zrestartuje aplikacja Origin, to wtedy wchodzicie w Frosty Managera i klikacie Launch, uruchamiacie normalnie grę. Ewentualnie możecie jeszcze zmienić coś na Frosty, to wam jeszcze pokażę. Frosty Managera uruchomię tylko znowu od nowa. Że ja jeszcze w takiej sytuacji polecam dać tutaj, możecie usunąć ścieżkę Star Wars Battlefront 2 i wstawić ją od nowa i wtedy potem załadować te mody, no i potem odpalić gry i powinno wam działać. Nie wiem czy jest więcej opcji, jeśli będziecie mieć problemy z uruchomieniem gry na modach. To był problem, który mi pomógł osobiście, że tutaj kliknąłem Launch Game w moc Enabled tutaj na default. Potem usunąłem ścieżkę Star Warsa, dodałem ją jeszcze raz. No i uruchomiłem przez Frosty Mod Managera grę z modami i zadziałało normalnie. Tutaj jak ustawiacie ścieżkę, to macie tutaj data E, na przykład u mnie jest to gry Origin. Star Wars Battlefront 2. No i tutaj wybieracie to i klikacie otwórz, jak restartujecie. Jak dajecie ścieżkę od nowa. Aplikacja Exe, czyli tą Star Wars Battlefront T2i, nie? No. Więc co? Więc na dzisiaj to by było na tyle. Mam nadzieję, że film się podobał. Myślę, że pokazałem wam mniej więcej, jak zagrać na prywatnych serwerach w Star Warsach i co? No i dzisiaj to już będzie wszystko i zapraszam do kolejnych filmów, jeśli będę tworzył to. Cześć i do zobaczenia. Pa, pa.